Witam Was, kochani, dzień dobry serdecznie, słuchajcie, z treningu właśnie rocznik 2000, słuchajcie, 6 przygotowuje się do treningu. Dzisiaj jesteśmy z Fabianem, z Gutkiem, z Oskarem i z świetną ekipą młodych wilczków z Zagłębia Lubin w roczniku 2006 na naszych obiektach. Obiekty już znacie, kochani, z pobytu. Tutaj graliśmy sparring z Futbol Akademii Świdnica. Natomiast w oddali widzę, trenuje 2001. Tam, słuchajcie, już jacyś starsi chłopcy. Natomiast my z sportu mamy tutaj naprawdę masę. Pozdrawiamy serdecznie całą piłkarską Polskę z obiektów Akademii Piłkarskich KGHM Zagłębia Lubin. Piękny baner, którego jakoś nie zwróciłem uwagi, prędzej inwestujemy w młode talenty. Przez cały budynek dawnego hotelu Interferie. Jest to budynek chyba w trakcie remontu, kochani. W przyszłości mają być tutaj pomieszczenia dla piłkarzy. Natomiast ja tylko króciutko jeszcze powiem. Dzisiaj jest to dla nas bardzo szczególny trening, bo urodzinowy. Dzisiaj Gutek po raz pierwszy jako dziewięciolatek na obiektach. Pełny dziewięciolatek. Przypominam, że to rocznik 2006, także 24 maja Guciu skończył 9 lat. Rozpoczął 10 rok życia, natomiast ma za sobą 9 lat. Jest dzisiaj pierwszym raz jako dziewięciolatek na obiektach Zagłębia. Także mamy przygotowaną dla Was niespodziankę. Słuchajcie, będą cukierki, będzie 100 lat, ale to w tej krótkiej migawce. Rozpoczyna się trening, jest krótka odprawa. Trenerzy, słuchajcie, pewnie będą na temat zadań treningowych rozmawiać z Wami. Pogoda, słuchajcie, do trenowania przepiękna, to znaczy takie słońca jest pochmurnie, może troszkę za bardzo wietrznie, dlatego, słuchajcie, Gutek w termo. Natomiast nie wiem, czy tak na tym zoomie, nasza kamera nie ma aż tak dużego zoomu. Jak wiecie, to kamera, słuchajcie, jest profesjonalnym obiektywem, także przybliżamy tylko do 10. Także zobaczcie, przypominam, tam mamy obiekt, kochani, górniczego stadionu, starego, starej Niecki. Tu są dwa sztuczne boiska o pełnym wymiarze, słuchajcie, pełnowymiarowego boiska. Tam zobaczcie, w oddali sprzęt ciężki pracuje, budują kolejne, słuchajcie, hektary zielonej trawy do grania. Tam, słuchajcie, kolejne. Natomiast jeszcze wychylę się kawałeczek, kochani, bo to jest stadion Zagłębia Lubin. Kto nie wiedział, ten wie. Zagłębia, które właśnie awansowało do Ekstraklasy. Gratulujemy serdecznie. Strasznie się cieszymy, kochani, że klub, któremu kibicujemy, wraca na salony. Będziemy tutaj na tym stadionie gościć, kochani, świetne firmy. Pojawi się znowu Lech Poznań, Legia Warszawa, Wisła Kraków, Śląsk Wrocław, kochani, i wiele, wiele innych wspaniałych, słuchajcie, firm z Polski. Także będzie świetny, ciekawy sezon. Natomiast przypominam, że w sobotę jedziemy, zdaje się, do Legnicy na ostatni mecz z Miedzią Legnica, a potem ostatni mecz u siebie z Termaliką. Być może o pierwsze miejsce w grupie, kochani. No, nie wiadomo, jak te kolejki się jeszcze poukładają. Natomiast zobaczcie jeszcze ten budyneczek, który widzicie. To jest kawałek starego, starej korony stadionu. Zobaczcie, jak pięknie został wykorzystany na potrzeby gospodarcze. Natomiast wyobraźcie sobie, że właśnie tam, gdzie stoi ten budynek, w obwodzie, w starym stadionie, w Niecce starego stadionu, wybudowano nowy stadion. Stary to był potężny moloch, kochani, który mieścił około 40-50 tysięcy ludzi. Tutaj była taka jaskółka, która zasłaniała budynek klubowy. Natomiast przypominam, że Zagłębie to mistrz Polski z roku 91 i 2007. Także chłopcy już, słuchajcie, przechodzą do treningu. Będziemy im przeszkadzać, nie będziemy nauczać. Natomiast pojawimy się jeszcze z króciutką migawką z ich zadań, z trenowania w trakcie treningu. Także do zobaczenia. Kochani, młode wilki Zagłębia Lubin, Akademia Piłkarska w treningu. Gutek trenuje w parze z Oskarem. Szykujemy się na turniej do Kalisza. Z tego, co wiem, kochani, czeka tam na nas z tego, co wiem, już będzie na pewno Śląsk, Wrocław, Lechia, Gdańsk. A jakie jeszcze firmy, kochani, nie wiem. Natomiast tak właśnie trenuje, słuchajcie, 6, to z nim przygotowujemy się na turniej. Przypominam, że Gutek po 6 tygodniach wraca do treningu z Lubinem. Prędzej
troszkę ograniczyliśmy ilość sportu, bo tak jest w mocnej fazie wzrostu i teraz troszkę mniej wysiłku związanego, także pomalutku zaczynamy wznawiać treningi. To jest pierwszy trening od 6 tygodni nasz w Lubinie. Byliśmy na sparingu jeszcze w sobotę, natomiast trenujemy z Zagłębia pierwszy raz od 6. Więcej przełożyć piłkę. Kolejny zestaw ćwiczeń. Jesteśmy z piłkami, pracy w kwadracie. Przypominam, trenuję rocznik 2006, właśnie Oskar przy piłce, Utek, Fabik. No, reszty chłopców jeszcze nie poznaliśmy za dobrze. Przypominam, że na co dzień Gutek trenuje z rocznikiem 2005, natomiast szykujemy się do turnieju na 2006. Świetni trenerzy, fajne chłopaki. Mieliście okazję oglądać ich na sparingu kilka dni temu. Wiedzą, o co chodzi, wiedzą, jak się gra w piłę. Sama przyjemność, kochani, pobawić się z taką brygadą. Także zobaczcie, jedzie króciutka w kwadracie. Ganiamy z piłą, a dwie piły razem po obwodzie chodzą. Tak? Kolejny etap ćwiczeń, kolejny etap, słuchajcie, treningowy. Chłopaki w trójkącie, widzę, wymieniają piłkę, kończąc strzałem. Uwaga. Dzisiaj jest, panowie, 27? 7, bo dzień mamy. Tak, 27. Tak, dokładnie. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie mamy. Ale ja mamie prezent wczoraj zrobiłem. Tak, wszystkie mamy pozdrawiamy serdecznie. Słuchajcie, wielkie buziaki. Szacunek, kochani. W każdym razie jesteśmy z rocznikiem 2006. Szykujemy się na turniej do Kalisza. Turniej będzie się, słuchajcie, dzień po Bożym Ciele, czyli jakoś na początku czerwca. Natomiast dzisiaj jest turniej urodzinowy. Utek po raz pierwszy po 6-tygodniowej przerwie, kochani, po swoich urodzinach na treningu w Zagłębiu. Wybrali start do zasady. Zobaczcie. Świetnie. Z kawałek gierki treningowej, kochani, ale z takiej zadaniowej. Zdaje się, że chłopcy muszą wymienić 10 podań, dopiero można oddać strzał. Wszystkie te zadaniowe gierki są naprawdę świetne, także słyszę, że chłopcy grają na 10 podań. Nie wiem, czy na tamtej stronie, ale na pewno na tej. Także fragmenty z treningu 2006. Jest trzech czerwonych, trzech niebieskich i neutralny żółty. No nie wiem, nie bardzo wiem, jak ta gierka zadaniowa, na czym ona polega, natomiast widzę, że chłopcy liczą, generalnie trzeba podań troszkę oddać. Jakby nie było, kochani, wszystko służy do rozwoju kunsztu piłkarstwa. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Słuchajcie, złapałem 10 podań.
ich stronie, czyli 10, czyli 10 podań wymienili i strzelili. Zbliżamy się już do końcówki treningu, wtedy kochani mamy zawsze gierki, to co tygryski lubią najbardziej. Słuchajcie, dostaliśmy zgodę od pana dyrektora, którego serdecznie pozdrawiamy. Dyrektor, słuchajcie, generalny tutaj tych obiektów, osoba z bardzo dużym, słuchajcie, doświadczeniem piłkarskim. Myślę, że kiedyś zrobimy o tym reportaż dla was. Natomiast zobaczcie, jesteśmy w trakcie zabawy na przepięknym obiekcie. Jest naprawdę na najwyższej, słuchajcie, jakościowo nawierzchni. Także chłopcy naprawdę mają to szczęście grać naprawdę na świetnych. Dostaliśmy wejście na specjalną trybunę świeżutko oddanego obiektu Zagłębia Lubin. Zobaczcie, jest to obiekt treningowy Akademii. Trenują tutaj, kochani, na sztucznej nawierzchni różne roczniki. Natomiast przypominam, że w Akademii dyrektorem sportowym jest kochani Richard Grotscholten, tak? Jest to Holender, kochani, który między innymi ma w swojej karierze, słuchajcie, mnóstwo wspaniałych nagród, dorobków jako trener. Pracował w szkółkach w Holandii, w najlepszych szkółkach, słuchajcie, zdaje się, że jego szkółka została odznaczona jako najlepsza szkółka w Europie. Pracował w Kanadzie, kochani, natomiast w tym momencie Gutka w kontrze. Mamy tutaj, kochani, w telefonie, nie wiem, czy to się da zobaczyć, to jest właśnie nasz pan dyrektor. Także jesteśmy, kochani, właśnie tutaj. Tak, jesteśmy tutaj, kochani, za jego zgodą. Wielki sympatyk, kochani. Natomiast mówię, my jesteśmy dzisiaj, kochani, cały czas na treningu urodzinowym Gutka w KGHM. Przypominam, że gramy z rocznikiem 2006. Trenujemy, szykujemy się do turnieju w Kaliszu. Bardzo ładna główka Fabiana. Ładnie zaśpiewamy mu 100 lat, tak? Wszyscy razem ładnie śpiewamy. 3, 4, 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Urodzimy na 100 lat od chłopaków. Niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? A kto? Kuczek! Brawo, Kuczek! Jeszcze raz. Gutek, ale tam chyba jest więcej. Daj chłopakom różne, białe i tamte. No właśnie. Gutek, i teraz w drugą, a teraz w drugą stronę i fioletowe zabierają. Trenerom daj. Trenerze, śmiało, oba. Ja muszę tylko jeden. Rozumiem. Cztery ciągle, spokojnie. Rozumiem. Dzięki śliczne. Pozdrawiamy. Słuchajcie, miła uroczystość, 100 lat odśpiewane. Pozdrawiamy was serdecznie jeszcze raz. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.